No i co? Długo niewidziany Bartosz Botwina, człowiek, którym się interesowałem bardzo, bardzo wiele czasu, bardzo wielu ludzi się interesowało, też pisałem o tobie artykuły. Bartku, witaj po pobycie w Stanach. Witam serdecznie. No cóż, no ostatnio takie wzięło mnie na przemyślenia, że ostatni raz w Polsce walczyłem w 2014 roku, czyli to 7 długich lat, mimo większych, mniejszych sukcesów, porażek właśnie w Stanach, później tam było chyba 5 zawodowych walk, później 4 walki w 2019 na zawodach w Irlandii stoczyłem, no a w Polsce brakowało mnie od 7 lat, także no jestem i 8 maja chcę dać fajny popis walki, no. Ostatni pojedynek to East Side Fight? Ostatni pojedynek to East Side Fight. W Polsce? Tak, w Polsce tak, byłem w stoku w Galerii Podlaskiej w East Side Fight. Fajnie zrobiona realizacja, tylko tam... W Operze, tak, jedyna gala w Operze, bardzo fajnie zrealizowana, tylko że no wynik nie poszedł po mojej myśli z Artiemem Woskobojnikowym. Także no co, no wtedy później sobie miałem jakieś tam swoje problemy prywatne, wyjechałem do Stanów, no i to był chyba strzał w dziesiątkę. Właśnie, bo to jest, rozmawiamy z człowiekiem, który jest jednym z dwóch pierwszych Polaków, którzy walczyli w organizacji Glory Kickboxing, bo to też warto podkreślić, niewiele osób o tym wie, aczkolwiek myśmy o tym kiedyś pisali, tak? Ty i Zawistowski zostaliście zaproszeni do organizacji Glory Kickboxing podczas gali w Nowym Jorku, tak? Który to był numer 43? To była 43, tylko że tak zaznaczę, że chyba Polacy wcześniej jeszcze walczyli na Glory, ale oni nie wygrywali walk, a my chyba jesteśmy pierwszymi Polakami, ja i Paweł Zawistowski, którzy wygrali swoje walki na Glory, bo my tam trenowaliśmy w Nowym Jorku, gala odbywała się w Nowym Jorku, także my zawalczyliśmy jako zawodnicy lokalni z Nowego Jorku, którzy mieli przyciągnąć publiczność. Tak, tak, ja powiedziałem, że jedni z pierwszych Polaków, którzy walczyli, bo oczywiście walczył Paweł Jędrzejczyk i walczył też jeszcze jeden zawodnik... Z ciężkiej ty mówisz o Michale Turyńskim, tak? Jeszcze był jeden zawodnik. Na Podudek walczył. To później i to był razem z Turyńskim, to było tego samego na 44, tak? Czy na 43, przepraszam. Z nami walczył Rafał Dudek, dokładnie. Z nami. A Michał Turyński walczył na 44, o ile dobrze pamiętam, więc stąd chociażby warto o tym wspomnieć, ale zapytam cię jeszcze tak, co się stało, że organizacja Glory nie zaprosiła was dalej później do współpracy? Zaprosiła, tylko że później tam wiadomo, w życiu fightera są różne sytuacje, że ja akurat nie byłem w formie, byłem out of shape, jak to się mówi, i co? I rodzice do mnie tam przyjeżdżali w odwiedziny, akurat nie widzieli mnie dawno w Nowego Jorku i właśnie wtedy się pojawiła taka propozycja, bo tam była jakaś czwórka do 65 kg na Glory właśnie w Nowym Jorku. I tam ktoś wypadł i mi to zaproponowali, ale to było 3,5, może 4 tygodnie do walki, wagi było dużo do zbicia, a na tamtą chwilę to i tak 147 funtów, czyli 67 kilo, to był taki maks, który ja potrafiłem zrobić i generalnie w 71 lepiej sobie radziłem, bo mniej traciłem siły podczas zbijania wagi. I no chyba się ma raz taką propozycję, jak się ją odrzuca, to już wtedy chyba tyle z tego, ale nie żałuję, no. O, przypomniałem sobie, Łukasz Pławecki też walczył, ale to walczył wcześniej i to byli właśnie Paweł Jędrzejczyk, Łukasz Pławecki walczyli jako jedni, chyba bodajże pierwsi zawodnicy w Glory, natomiast wcześniej być może jeszcze ktoś walczył, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, być może w tych początkach, bo jeszcze była, zanim samo Glory powstało, też organizacja X Showtime, ale to jest tak, że wy zostaliście dostrzeżeni, były jakieś rozmowy z organizacją Glory, bo oni bardzo mocno atakowali rynek Stanów Zjednoczonych i tutaj szczególnie trzy miasta, tak, czyli Los Angeles, to było to główne, było Chicago i był też Nowy Jork, w którym ty stacjonowałeś. Dokładnie tak. No co, ja tam dostałem propozycję walki z... Taki Albańczyk był. On później walczył o pas chyba w Chinach z... O Jezu, nie pamiętam. Miałem walczyć z tym Albańczykiem, Amerykaninem albańskiego... Valdet Gashi? Gashi, tak, dokładnie. Z Gashi miałem walczyć. Jego brat zginął w ISIS. Tak? Nie wiem, ale miałem walczyć. No, mniejsza o to. Miałem walczyć z Gashim. On dostał propozycję walki na main evencie ze względu na to, że ktoś wypadł i on poszedł tam, a ja dostałem dalej mocnego przeciwnika, Szwajcara, Chrisa Lucusa.
I no, dobry zawodnik. No duży, duży, duży. No czarnoskóry, wysoki. Ja się śmiałem, że jak wieżowiec, bo to i duży, i wysoki. Aż się dziwiłem, że w tej samej kategorii wagowej. No ale fajnie, no super przygoda. Zdałem tam na treningach dałem z siebie wszystko przy przygotowaniach. Dałem z siebie wszystko na ringu i marzenie spełnione. Madison Square Garden odhaczone, Glory odhaczone. Walka wygrana, odhaczona. Także marzenie jakieś tam spełnione, świetna przygoda. Paweł Zawistowski też walczył i on był zaprzyjaźniony na przykład z Kownackim. Ty odwiedzałeś ten team, gdzie trenuje Adaś Kownacki w Nowym Jorku? Znaczy ja Adasia znam prywatnie, bo mieszkałem na słynnej dzielnicy Greenpoint polskiej, także my tam się, Polonia się już, a 4 lata mieszkałem, także kupę czasu, także ta Polonia cała się znała między sobą. Ja Adasia prywatnie znałem, także Adaś, pozdrawiam cię serdecznie w tym momencie, ale no, on trenował boks klasyczny, ja miałem swój klub tajskiego boksu, także ja tam nie trenowałem u Adasia. Tym bardziej, że u mnie było pogmatwane sytuacja imigracyjna. Mój trener Evolution Muay Thai New York City został moim sponsorem na wizę O1 dla utalentowanej osoby, albo modelka, sportowiec, aktor, dziennikarz, także to był mój sponsor na tą wizę, także ja miałem swój team, swój klub, w którym tam trenowałem się, przygotowywałem. No i nie można nie powiedzieć o Friday Fight Night, tak? Tak się nazywały dokładnie te gale, w których ty brałeś udział. Bardzo ciekawy projekt, który też był chyba pokazywany przez jedną ze stacji telewizyjnych, nie wiem czy ESPN, czy inna, ale te gale też cieszyły się dużym zainteresowaniem, chociaż były bardzo kameralne, o ile pamiętam, i tam chyba też odnosiłeś zwycięstwa, prawda? Tak, po Glory miałem walkę właśnie we Friday Night Fight. Tam przeciwnik nie zrobił zupełnie wagi. A pamiętam tą historię właśnie też. No, ja się pierwszy raz z czymś takim spotkałem, on nie zrobił wagi. Był dwie kategorie wagowe cięższe ode mnie, gdzie ja się zgodziłem, dostałem 50% jego gaży i sędziowie mi powiedzieli, że musisz coś tam napić się, wody, czegokolwiek, bo nie może być dwóch kategorii wagowych różnicy. Musimy zrobić tak, żeby była chociaż jedna kategoria. Komisja stanowa, tak? Komisja stanowa, także woda kokosowa szybko, całe pół litra wjechało i stanąłem na wagę, jedna kategoria wagowa różnicy. Za to dostałem obiecane walkę wieczoru na Friday Night Fight i następna już walka z Deshaunem Robinsonem była już walką main event, także fajna przygoda. Friday Night Fight jest najdłużej działającą promocją tam właśnie w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o Nowy Jork Muay Thai i kickboxingu, dokładnie. Jest najdłużej działająca i najbardziej rozpoznawalna obecnie. Tam nawet Ogień Topić teraz. Ogień Topić, tak. Tak, Topić, Greskiewicz tam walczyli, także... No właśnie, z Greskiewiczem walczyłeś, bo też to mnie zainteresowało bardzo mocno. Justin Greskiewicz i zawodnik z polskimi korzeniami. W ogóle mówił coś po polsku, jak nie, spotkaliście się? Nie, nic nie mówił po polsku. Z Colorado jest, czy skądś? On jest z Filadelfii. A z Filadelfii, przepraszam, myślałem, że z Colorado. Nie, no żartuję. Z Filadelfii jest i tam z nim była taka sytuacja, bo ja na Glory wygrałem z Chrisem Lucusą, z którym on walczył, a Chris zniszczył go. Tam chyba ta walka, no zniszczył go po prostu. I może trochę go z jednej strony też zlekceważyłem, z drugiej strony była też sytuacja, na tydzień przed nagrywaliśmy film promocyjny do tej walki, gdzie go nie było właśnie. Tylko byłem ja i to mi dało trochę do myślenia. Później dopiero po walce z nim rozmawiałem, on powiedział, że właśnie wiedział, jaka jest sytuacja, że ja wygrałem z Chrisem, że on miał z nim ciężką walkę, wiedział, że jestem niebezpieczny i pojechał do Tajlandii się przygotowywać. No to postawił chyba wszystko na jedną kartę, półtorej miesiąca przygotowań w Tajlandii specjalnie pode mnie, pod naszą walkę. Także no i wyszło jak wyszło, przegrałem na punkty wtedy po pięciorundowym pojedynku. Amerykański rynek, jakie to są pieniądze, jeśli chodzi o walki Muay Thai? Na ile to jest dobrze opłacane, na ile to jest słabo opłacane i na ile to jest dodatek w ogóle do treningów, do czegokolwiek? No, w plecy wiecznie, no. Czyli więcej przygotowania niż... No, oczywiście, no ja pracowałem normalnie, miałem fajnego szefa, że pracowałem normalnie, ale miałem tak ciężkie przygotowania, że przed przygotowaniami pracowałem pół etatu po prostu. Czyli też w plecy byłem finansowo. A pieniądze, które dostawałem za te walki z Friday Night Fight chociażby, to tam coś tam rekompensowały, ale to generalnie w plecy, no nie oszukujmy się. Muay Thai kickboxing jest niskobudżetowym sportem, przynajmniej ja na tą chwilę robię go bardziej z pasji, bo kocham to robić. No a tutaj coraz więcej, przyjechałem do Polski, już jestem rok i jak rozmawiam ze znajomymi po fachu, coraz więcej ludzi idzie do MMA, mówią, że to jest przyszłość i w MMA się finansowo fajnie zgadza, no. W Stanach chyba też. No w Stanach tym bardziej. Zawodnicy MMA są rozpoznawalni?
No kurczę, nie wiem, żebym ja chodził po różnych klubach w Nowym Jorku. Joanna Jędrzejczyk ci doskonale znana, bo byliście w IFM-ie, znasz ją przecież osobiście i gdzieś tam po prostu cały czas, to chyba ją wszyscy rozpoznają w Stanach, znaczy przynajmniej fani MMA, tak? No tak, po jej walkach, jak przychodziłem do kluba, wszyscy wiedzieli, że jestem Polish Bart, to mówili, że JJ jest Polish Woman Beast, no, także oczywiście, że ją znają. To jeżeli chodzi o to tak, ją bardzo znali, bo tym bardziej ona i Conor wtedy byli na największym topie, jak ja mieszkałem w Nowym Jorku i tam trenowałem, startowałem, tak? Ale ja, tak jak mówię, no miałem tą wizę sponsorowaną przez mojego trenera i trenowałem w jednym klubie, żebym się tak chodził po różnych klubach, to pewnie bym więcej tych gwiazd widział, bo te GSP często przyjeżdżał do Nowego Jorku gdzieś tam właśnie się pokazywać, także pewnie bym tego więcej widział, a tak się... Może nie, bo na sparingi też jeździłem po innych klubach, ale generalnie stacjonowałem, prowadziłem zajęcia i stacjonowałem w tym klubie. Oni tam fajnie przyjęli naprawdę i dużo... Evolution, tak? Evolution, no i dla trenera Brandona Levy dużo też zawdzięczam, tak? Słuchaj, przygoda się gdzieś tam zakończyła twoja, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czy jeszcze zamierzasz wrócić, myślisz o tym, rozważasz, bo na razie jesteś w Uniku, tutaj pracujesz, tutaj trenujesz, też ludzie mogą skorzystać, wiem, że Radek jest bardzo zadowolony na przykład, bo z nim współpracujesz też między innymi, jak ty w ogóle na to patrzysz? No tak jak trener, tak jak pan powiedział, no jestem teraz w Uniku i tutaj mam wszystko, czego mi trzeba, tak? Ciszę, spokój, mogę prowadzić 100-procentowy sportowy tryb życia, nie mam żadnych pokus, jest tylko dom, salka, tam te jakieś fajne spacerki z żoną czy cokolwiek, także mam ciszę, spokój, mogę się skupić na walce, na sporcie 100%. Także na tą chwilę w głowie nic nie mam, oprócz walki 8 maja nic nie planuję jakoś specjalnie. I płynnie przeszedłeś do tematu, który też mnie dzisiaj tutaj przyciągnął. Gala A1 Lightway i Muay Thai. Ty jesteś w tym bloku Muay Thai, czyli 8-osobowy turniej Muay Thai. Bierzesz w nim udział. Trudno cię było namówić do tego, czy jak usłyszałeś, że jest taka propozycja, 71 kilo, biorę. Znaczy tak, ja przyjechałem, no tak, przez COVID moje życie się obróciło 180 stopni do góry nogami, także postanowiliśmy z żoną przyjechać. Tak, przyjechaliśmy do Polski, na pewno się po takim czasie przez jakiś tam moment nie potrafiliśmy odnaleźć. I teraz tak, jeszcze wtedy, bo to równo rocznica jest od kiedy jesteśmy w Polsce, 1 kwietnia, także rok temu jeszcze wtedy była to nowość, ten COVID i nie było mowy o żadnych galach, tak? A teraz już uczymy się żyć z tym wirusem całym i te gale są organizowane. Jak dostałem od Arka i teraz dostałem od Arka propozycję, pomyślałem sobie, no tak, ja jestem zawodnikiem, ja jestem zadaniowcem, mam ten cel fajnie w swoim życiu teraz, ta walka jest cel. I jak on mi to zaproponował, powiedział, jak to będzie wyglądało finansowo, powiedział, jak to będzie wyglądało finansowo, powiedział, że to chce to zrobić jako Grand Prix, czyli nie turniej w jednej nocy, tylko Grand Prix, no to uważam to za fajny projekt, ze względu na to, że w tych ciężkich covidowych czasach, oczywiście pod warunkiem, że będę w dobrej formie cały czas fizycznej i będę wygrywał te walki, to mam ciągłość walk co 3 miesiące praktycznie, tak, czyli to będzie... Warunek jest jeden, będę wygrywał, dawał się wszystko, będę na treningach, będę wygrywał walki, będę walczył co 3 miesiące, także projekt jest na pewno ciekawy, a z Arkiem znamy się prywatnie już ponad 10 lat, jeździliśmy po amatorskich zawodach jeszcze za juniora, także warto było mu zaufać w tym projekcie. Bardzo ciekawy projekt, lightweight się troszeczkę kusi też, bo wielu zawodników Muay Thai sobie myśli, łokcie są, kolana są, wszystko jest, jeszcze dodam tylko uderzenia głową i będzie wszystko w porządku. Jak ty w ogóle na to patrzysz? I brak rękawic, tak? No tak, no, to dodatkowy, bo są bandaże, tak? Jestem zbyt młody i zbyt piękny, żeby to popsuć wszystko. Nie no... No, teraz to robi furorę, te walki bez rękawic. Co mogę powiedzieć? Tylko fajna finansowa oferta by mnie do tego przekonała, tak powiem. Bo jeżeli mam walczyć za
za takie pieniądze, że później trzy razy tyle wydam na fizjoterapeutów i na leczenie kontuzji. Rozmawialiśmy o tym jeszcze przed, zanim rozpoczęliśmy rozmowę przed kamerą. Jeżeli mam później trzy razy tyle, to co dostanę śmiesznej gaży inwestować w fizjoterapeutów i w leczenie siebie, to ja dziękuję. Służbę zdrowia, teraz, która potrzebuje dofinansowania. Tak, no oczywiście, że tak. No przecież na NFZ to bym rok chodził z połamanym nosem, nie? A tak trzeba wszystko prywatnie robić. To ja dziękuję za takie interesy, prawda? No ja mam żonę, swoje życie prywatne, jakieś tam plany na przyszłość, także zdrowie jest ważne, tak? Także jedynie naprawdę fajna finansowa oferta mogłaby mnie do tego przekonać, jakiś ciekawy projekt. Rywal na Gali A1, jak go oceniasz? Jeszcze go nie oglądałem, powiem szczerze. Jeszcze go nie oglądałem, na razie się skupiłem tylko na sobie, a tak będę chciał go podejrzeć. Może teraz na święta będę wyjadę, będę miał trochę wolnego czasu. To bym go podejrzał także, jak wrócę już, bo trenuję ostatnio dwa razy dziennie. Wszystko ponaciągane, wszystko boli. Jak się fajnie zregeneruje teraz podczas przerwy świątecznej, to bym go podejrzał i już wrócił z pełną mocą na salkę i z jakąś taką taktyką w głowie, jakoś tak taktycznie. Czy tam w tym 8-osobowej waszej grupie, bo jest parę ciekawych nazwisk, kogo uważasz tam za faworyta, bo ty jesteś stawiany w roli jednego z faworytów ze względu na swoje doświadczenia w Stanach Zjednoczonych, na swoje doświadczenia walk w IFMie i też ja mniej więcej gdzieś tam oceniając potencjał tych zawodników, którzy są, też patrzę na to, że możesz wygrać, no bo determinacji ci nie brakuje, może warunki fizyczne nie zawsze miałeś najlepsze i to cię zawsze gdzieś tam stawiało w tej złej sytuacji, ale potrafiłeś sobie doskonale z tym radzić. Zawsze byłem mniejszy, zawsze jakąś tą szybkością, jakąś tym sprytem trzeba było nadrabiać, także tak zawsze było i trzeba było sobie z tym radzić. No cóż, powiedziałbym, bo pytanie, kto faworyty moim zdaniem? Powiedziałbym, że ja, ale no co, półtorej roku ten COVID był ciężko, w plecy sportowo jestem mocno i półtorej roku nie byłem na ringu. Także tam nie ma teraz obecnie faworytów. Też jestem ciekawy, na przykład te wszystkie nazwiska, które są w tej drabince, to jakby porozmawiać z każdym zawodnikiem, kiedy ostatnio walczyli, kiedy ostatnio mieli starty, to też na pewno nie jakoś tam niedawno. Także moim zdaniem nie ma w tym turnieju faworyta. Będzie na pewno przygotowanie taktyczne, przygotowanie fizyczne będzie bardzo ważne, no i performance of the day. Ja jeszcze zapytam Ciebie tak, bo to już jakby sumując. Widzimy się oczywiście w Pleszewie 8 maja, zapamiętajcie tą datę, Bartek będzie tam walczył, będzie walczył o wielu świetnych zawodników Muay Thai, kickboxingu, w formule też lightweight, czyli z Muay Thai z uderzeniami głową, ale też Bartek startuje w turnieju Muay Thai, które jest też dość rzadko eksponowane na polskim rynku. Natomiast jeszcze na koniec Cię zapytam tak, bo Ty jesteś wychowankiem Marcina Stankiewicza w Białymstoku, żeś wychowałeś się, Marcin Cię w zasadzie wychował, Ty i Patryk Besz-Taborowski, dwóch świetnych zawodników. Utrzymujecie w ogóle relacje ze sobą cały czas? No tak, znaczy Patryka pozdrawiam serdecznie, jest moim bardzo dobrym kolegą, ale no każdy jakoś tam idzie w swoją stronę, tak? Ja 4 lata spędziłem to w Stanach u trenera Brandona, tak? W tym Evolution. Teraz zjechałem do Polski rok temu, tutaj trenuję w Uniku, bardzo dobrze mi idą przygotowania, bardzo fajnie mi idą treningi, tutaj ludzie mnie bardzo fajnie, serdecznie przyjęli, także pozdrawiam wszystkich. Ale myślę, że zmiany otoczenia są potrzebne, żeby nie było tego. Trzeba próbować różnych szkół treningowych, różnych koncepcji i trzeba zmieniać to otoczenie, żeby się rozwijać i nie stanąć w miejscu. A Patryk z 2 lata spędził w Tajlandii, jeśli się nie mylę, i też świetne zwycięstwa, świetne występy. Także dwóch chłopaków z Białegostoku mogło narozrabiać na tej scenie Muay Thai. Ja nie mówię, że jeszcze nie możecie, ale i tego Wam życzę, żeby to się wszystko gdzieś zmieniło. No widziałem walki Patryka w Tajlandii, także no co mogę powiedzieć, jedno to twardziel, bo tam dostał jakąś legendę na te małe rękawice, na tym MX Muay Thai, dostał przecież jakąś legendę starą tajską. Tam... I wygrał. No właśnie tamtej nie wygrał. A tamtej jedną nie wygrał, ale jedną wygrał tak. Na nie było mocne. A to w 2017 roku. Ale jedną wygrał z bardzo dobrym zawodnikiem. Tak, oczywiście. I w 2017 roku tak fajnie było, że on wygrał chyba na Thai Fight, na jakiejś większej gali, takiej, na Lumpini walczył i na Lumpini wygrał. I ja miałem tą walkę w tym samym momencie, jakoś tam tydzień czy dwa tygodnie różnicy w Glory właśnie i ją wygrałem. Także to był jakiś taki fajny sukces, tak?
No i on walczył nie raz na Lumpini, to raz, a druga rzecz, walczył też w Top King Boxing. Właśnie, Top King, no właśnie, no także fajnie, fajnie, no i to pokazuje, że trzeba jeździć po tym świecie i się pokazywać, dlatego że może my w Polsce mamy jakiś taki delikatny kompleks mniejszości, ale to pokazuje, że mamy świetne zasoby ludzkie w Polsce, dużo utalentowanych sportowców, dużo utalentowanych trenerów i trzeba po prostu jeździć po tym świecie, się pokazywać, bo jak widać Polak potrafi, tak? I w Stanach, i w Tajlandii, i wszędzie na świecie Polak potrafi. Dobra puenta na zakończenie wywiadu. Bartku, bardzo Ci dziękuję, fajna rozmowa. W takim sensie, że bardzo chciałem usłyszeć o Twoim pobycie, o Stanach, o tym wszystkim, bo wielokrotnie o tym pisałem. Możemy się zobaczyć na żywo. A teraz możemy się na żywo, byłem po przy Twojej walce. Latach. No właśnie. W 7 latach, 2021, 2014, 7 tak, lat. Tak, widzieliśmy latach, się po 7 latach, byłem na Twojej walce z Woskobojnikowym i uważam, że nie oddałeś tej walki za darmo, to jest jedna rzecz. No i później oczywiście obserwowałem to, co w Stanach się działo, więc co, mam szacunek do Twoich osiągnięć i liczę, że to nie jest ostatnie osiągnięcie i liczę na to, że 8 maja się widzimy no i pokażesz, co potrafisz. No oczywiście, że tak. No już chyba teraz postawiłem na jedną kartę ze sportem. No tak mogę tylko powiedzieć ciekawostkę, że teoretycznie, jak sobie o tym wszystkim myślę, mogłem zostać w Stanach, robić pracę, która nie sprawiała mi satysfakcji, zarabiać bardzo fajne pieniądze. I mogłem podjąć taką decyzję, a podjęliśmy z żoną decyzję inną, tak? Próbujemy w swoim kraju ojczystym i mam zaraz 30, a postawiłem chyba wszystko na sport, tak? Zacząłem w wieku 14 lat, tak? Słyszałem takie teksty, pamiętam jeszcze za juniora, zobaczysz jak będzie trzeba pójść do roboty, zobaczysz jak dorosłe życie wygląda, a ja mam zaraz 30 i dalej występuję w ringach, tak? I prowadzę treningi, i walczę, także to o czym świadczy. Bardzo ciekawe, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.